przedmiotem naszego spotkania ma nie być książka, tylko jej główny bohater, czyli sieć. Otóż jedno z takich zjawisk socjologicznych bardzo ciekawych to jest zjawisko małego świata, które w 1967 roku ogłosił znany psycholog społeczny Stanley Milgram. On przeprowadził badania, z których wynikało, że wystarczy nie więcej 6 osób, żeby dwie dowolne osoby na świecie się ze sobą, znaczy znalazły ze sobą jakieś połączenie. Czyli między mną a prezydentem Bushem no wystarczyłoby jeszcze 4-5 osób, znaczy tak, że znalazłbym po prostu relację między mną a kolejną osobą, ta między następną, żeby się okazało, że taki łańcuch, możemy sobie tę znajomość przekazać w sposób bardzo krótki, że nie trzeba setek osób, tylko właśnie wystarczy no, średnio 6 osób. I to zjawisko nazwano zjawiskiem małego świata. Ono było niewyjaśnione, no dopóki nie zastosowano do tego zjawiska teorii sieci. Właśnie zrobił to Duncan Watts. No i właśnie okazało się, że świat jest mały, bo struktura społeczna jest ma strukturę sieci. Jeżeli rzeczywiście sieci społeczne są tożsame z sieciami technicznymi i podlegają tym samym prawom, no to w zasadzie jest, odkrywając reguły nimi rządzące, no odkrywamy potężne narzędzia socjoinżynierii na skalę, która wcześniej nie była wyobrażalna. Teoria grafów właśnie no jest podstawą teorii sieci. Była ona rozwijana dosyć intensywnie na początku, znaczy gdzieś tak w połowie XX wieku, potem badania się zatrzymały. Mimo że pracowali na nim najwybitniejsi matematycy jak Paul Erdős, jeden z najwybitniejszych tego stulecia matematyków, ale po prostu brak narzędzi matematycznych i komputerowych uniemożliwił przekroczenie pewnego pułapu badań. I dopiero, no a jak również drugi był problem, brakowało dobrych modeli badawczych, czy obiektów badawczych. I dopiero lata 90., czyli internet i szybkie komputery spowodowało to, że no pojawił się bardzo duży, bardzo wdzięczny obiekt do badań, no i narzędzie do analizy wyników. I ten właśnie impuls końca lat 90. spowodował, że różne strumyki, począwszy od teorii grafów, przez teorię przejść fazowych z fizyki, teorię Bose-Einsteina i tak dalej, to wszystko zaczęło się łączyć, tworząc jakby coś w rodzaju syntezy pod nazwą, no, którą taką jak zastosujmy nazwę Watsa, nowa nauka sieci. I to jest ta część, nazwijmy, ścisła, to matematyczna sieciowego świata. Równolegle działo się coś innego, to znaczy drugi impuls idzie z nauk społecznych. Otóż w 1996 roku pokazała się wielkie, monumentalne wręcz dzieło Manuela Castelsa, socjologa hiszpańskiego, który od 20 lat pracuje w Berkeley. On właśnie 20 lat pracował, badał, w jaki sposób technologie informatyczne wpływają na zmiany społeczne, badał to na całym świecie. Zrobił 3-tomowe dzieło pod tytułem The Information Age, wiek informacji, a pierwszy jego tytuł było The Rise of the Network Society, czyli świt społeczeństwa sieciowego. I w tym dziele on stwierdził, że odeszło stare społeczeństwo przemysłowe, ufundowane na zasadach, którego podstawą była produkcja przemysłowa, to społeczeństwo, które opisywał jeszcze Karol Marx, i że trzeba zastosować nowe narzędzie, nowe koncepcje badawcze do opisywania tego, co się dzieje. Społeczeństwa, które zostało gruntownie zmienione przez rewolucję informacyjną. I on twierdzi, że tą narzędziem jest właśnie teoria społeczeństwa sieciowego, którą on w tym swoim dziele rozwija. Społeczeństwa, którego substancją nie jest produkcja materialna, ale informacja. Proszę Państwa, Edwin zadał takie pytanie, czy mamy do czynienia z nowym paradygmatem. Zanim spróbuję jakoś przybliżyć się do odpowiedzi na to pytanie, bo taka pełna, konsekwentna odpowiedź chyba byłaby bardzo trudna, może warto spojrzeć na poprzednika, czy też na konkurenta tego terminu, sieć. Myślę, że właśnie takim poprzednikiem, takim konkurentem tego terminu jest termin system. System jest nowym pojęciem relatywnie, bo to jest końcówka XIX, początek XX wieku. Tak więc jest to rzecz świeżej daty. Była rozwijana ta idea głównie przez burbakistów, chociaż nie nazywali tego może w takim sensie, w jakim to dzisiaj widzimy. Są prace takie dosyć stare, ale klasyczne, gdzie ten termin, to pojęcie zostało mocno wyelaborowane. To są prace von Berta Lanfiego i tej całej grupy, która była z nim związana. A system przedstawiano i nadal tak jest przedstawiany i większość z nas prawdopodobnie tak traktuje to,
to pojęcie jako takie bardzo poręczne, bardzo skuteczne narzędzie do po pierwsze opisywania świata, to jest strasznie ważne, no bo chcemy zawsze opisać to, co widzimy, do jakiegoś głębszego zrozumienia, czym ten świat jest. Niewątpliwie systemy się do tego znakomicie nadają. No i także ma to pojęcie walory konstrukcyjne, bo tworzymy systemy, prawda, różnorakie. Szczególnie inżynierowie cenią sobie ten koncept i cały czas z tego pojęcia korzystają. To pojęcie wrosło nam tak w skórę mocno, że właściwie nie zauważamy, że ono istnieje. To znaczy często nie wiemy, że mówimy prozą, stosując te pojęcia, które są związane z tym konceptem systemu. System, jak Państwo doskonale wiedzą, to jest, mówiąc tak trochę precyzyjniejszym językiem, to jest zbiór elementów, tych, które go stanowią, czyli ta część, powiedziałbym, taka namacalna, chociaż niekoniecznie fizyczna, to mogą być przedmioty mentalne, wyobrażone, wymyślone, no ale jakieś przedmioty i do tych przedmiotów dodaje się związki, czyli relacje. Kiedy mamy te dwie rzeczy, czyli mamy taką małą algebrę, powiedziałbym, to mamy do czynienia z systemem. Czyli jest trochę przedmiotów i jakieś relacje. Zwykle do tego dodaje się funkcje, czyli tę funkcjonalność, o której mówiłem na samym początku. No i mając te trzy rzeczy, to wtedy widzimy, że mamy do czynienia z systemem. Z systemami jest tak, że one same stanowią więcej niż części, które się na te systemy składają. W takiej, powiedziałbym, systemowej arytmetyce można byłoby powiedzieć, że 1 plus 1 może być więcej niż 2, ale może być też mniej niż 2. To znaczy niekoniecznie musi być 2. Dwa atomy wodoru plus jeden atom tlenu, jeśli są położone osobno, no to są trzy jakieś atomy. Jeśli położymy to razem i to zostanie związane relacją, no to mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. To jest zdecydowanie więcej niż 3. Systemy mają jakąś strukturę. Nawiasem mówiąc, strukturalizm, ten wielki prąd intelektualny niewątpliwie czerpał z tego pojęcia systemu i w dużym stopniu jest z tym związany. To, co jest interesujące, ja myślę, że to nie przypadek, że pojęcie systemu pojawiło się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęła tak doskonale rozwijać i odnosić różnorakie triumfy, głównie gospodarcze i technologiczne, epoka przemysłowa. Te dwa pojęcia, system w taki sposób, w jaki został przeze mnie przed chwilą zdefiniowany i społeczeństwo industrialne, bardzo dobrze do siebie pasują. Mamy bowiem tutaj do czynienia najczęściej przy systemach z jakimiś hierarchiami. Mamy do czynienia przy systemach najczęściej z jakimiś procedurami. No, to są mniej więcej cechy charakterystyczne tego, co obserwujemy zarówno w tej warstwie organizacyjnej, jak i także intelektualnej w społeczeństwach przemysłowych. W gruncie rzeczy z punktu widzenia tych, którzy wyznają ideologię, czy religię, czy myślenie systemowe, wszystko jest systemem. Są systemy immunologiczne, są systemy obrony, są systemy kształcenia, są podsystemy, nadsystemy, my jesteśmy systemem, zanurzeni w jakiś inny system, także w gruncie rzeczy można byłoby świat postrzegać jako właśnie taką mieszankę różnego rodzaju systemów. Ale koniec XX wieku, zwłaszcza ostatnia dekada XX wieku, przyniosło tu w tej sprawie trochę zmian. Głównie internet był tutaj takim ważnym kontrybutorem, a równolegle z internetem nieco później telefonia komórkowa. Okazało się, że te dwie rzeczy, internet, który jest par excellence sieciową konstrukcją, telefonia komórkowa także jest sieciową konstrukcją, zaczęły zachęcać ludzi do myślenia, że można na świat patrzeć inaczej, nie przez pryzmat, przez okulary systemowe, tylko można patrzeć na świat przez okulary sieciowe, to znaczy niekoniecznie tak, jak to robiono do tej pory. Z formalnego punktu widzenia ta uwaga jest ważna. Każda sieć naturalnie jest systemem. Jeśli systemy są zdefiniowane przyzwoicie matematycznie, a takie definicje istnieją, o czym wspominałem, no to sieć naturalnie jest systemem. Ale kiedy się temu przyglądamy bliżej, z takiego, powiedziałbym, bardziej ludzkiego, niematematycznego punktu widzenia, no to te systemy zachowują się trochę inaczej. W każdym razie no takie sprawiają wrażenie. Sieci nie są, w odróżnieniu od systemu, to nie jest nowy koncept. Bo przecież Rzymianie bili drogi i to były sieci dróg i na tym między innymi oparli swoją potęgę. Są sieci kolejowe, które znamy od dosyć dawna. Cała masa sieci jest wokół nas i one są starsze niż pojęcie systemu. Ale jakoś teraz zaczynamy o tym mówić. Dlaczego? No dlatego, że tutaj pojawia się kilka nowych elementów. Ten nowy element to jest transmisja dóbr symbolicznych,
o czym właściwie wspomniał już Edwin w tej przedmowie. Tego do tej pory nie było, także to jest zupełnie nowy element, jeśli chodzi o sieci. Sieci tak, ale transmisja dóbr symbolicznych, czyli informacji, czyli rzeczy takich, których no nie można jakoś złapać i wziąć do ręki. Sieci na dodatek stały się wszędobylskie. O ile sieci XIX-wieczne, czy wcześniejsze, czy nawet te wczesno XX-wieczne, no były takie, powiedziałbym, stosunkowo rzadkie, jeśli patrzeć na sprawę fizycznie, to dzisiaj sieci są wszędzie. Jest to świat, w którym żyjemy, jest przykryty taką tkanką sieciową. Często jest to tkanka niewidzialna, ale jest. I trzeci element, który odróżnia te dzisiejsze sieci od sieci z przeszłości, to mobilność. Tu mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem. Telefonia komórkowa pokazała, że no właściwie zmieniła definicję, mówiąc żartobliwie, pojęcia nigdzie. Do tej pory nigdzie miało jakieś znaczenie, które Państwo doskonale znają, a dziś nigdzie to oznacza być poza zasięgiem telefonu komórkowego, prawda? To jest definicja terminu nigdzie. Tak więc ten trzeci element, mobilność, ja myślę, że to jest ten ważny wyróżnik nowego rodzaju sieci. Jakie inne cechy sieci chciałbym podkreślić, zanim odpowiem na to strasznie ważne pytanie, które zadał Edwin Benedykt? Ja myślę, że to, co jest istotne, co właściwie wiemy wszyscy, że sieci w odróżnieniu od systemów, które zwykle mają strukturę hierarchiczną, sieci są płaskie w zasadzie. To są struktury, które są horyzontalne. Często są to struktury bardzo takie amorficzne, niejasne. Ta topologia jest dosyć taka no, słabo zarysowana, mało czytelna. Ona istnieje naturalnie, ale jest mało czytelna. Sieci umożliwiają bezpośrednie związki, to są te relacje horyzontalne. To jest to, o czym wspominał Edwin Benedykt za Milgramem, mówiąc o małym świecie. Ten small world stał się właściwie możliwy dzięki tym sieciom. Ten stopień separacji, stopień odległości 5, 6, a może tylko 3 osoby czy 3 węzły po to, żeby dotrzeć do tego miejsca, które mnie interesuje, no to się stało możliwe głównie za sprawą sieci. Nawiasem mówiąc, tenże Barabasi pisze, że w internecie no, potrzeba kilkunastu kliknięć, żeby dotrzeć do dowolnie wybranego miejsca, które nas interesuje. Te kilkanaście to jest maksimum. Jak mamy szczęście, to może być jeden, dwa, prawda? Jeśli wiemy, dokąd idziemy, to zajdziemy tam, gdzie chcemy, ale jeśli nie wiemy, dokąd idziemy, no to będziemy musieli troszkę dłużej pochodzić i po tych kilkunastu kliknięciach wreszcie się w tym miejscu znajdziemy, więc to będzie troszkę inaczej niż w Alicji w Krainie Czarów, gdzie powiada się, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, to zajdziesz prawdopodobnie gdzie indziej. Tutaj jednak zajdziemy, tylko potrzeba tych kilkunastu kliknięć. Ale to są rzeczy, które są zupełnie oczywiste i wszyscy myśląc czy też rozmawiając o sieciach to wiedzą. Kolejna sprawa, którą chciałbym podkreślić, może mniej oczywista, może rzadziej eksponowana, to, że sieci umożliwiły komunikację wielu tu do wielu. My do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do takiej komunikacji jeden z jednym, na przykład rozmowa telefoniczna, albo jeden do wielu, radio, telewizja, prawda, takie rozsiewcze przekazywanie informacji. Dziś w sieciach możliwa jest no, taka komunikacja wielu z wieloma. Na dodatek ta komunikacja ma charakter interaktywny, to bardzo ważny czynnik, prawda? To jest nie tylko to, że jesteśmy indoktrynowani, faszerowani informacjami, które przychodzą skądś i musimy to oglądać, no żeby zawsze wyłączyć naturalnie, ale musimy tego słuchać lub oglądać, jeśli tego wyłączyć nie można, bo nie ma żadnej interakcji. W sieciach ta interakcja istnieje i ona odgrywa dużą rolę. Sieci nie mają centralnego zarządzania. To niesłychanie ważny czynnik, którego konsekwencje chyba nie do końca są rozpoznane. Ja jeszcze do tej sprawy może wrócę za chwilę. Podsumowując tę listę cech, naturalnie ona nie jest kompletna. Tutaj są w tej sprawie i raporty, i prace, i książki, i dyskusje, także to jest naprawdę taka, powiedziałbym, samodzielna dyscyplina, jakie są cechy sieci. Może warto to podsumować w ten sposób, że wszystkie te cechy razem, wydaje się, między innymi demokratyzują te społeczności, które sieci wykorzystują. Nie musi tak zawsze być. W społeczeństwie tradycyjnym człowiek żyjący w społeczności lokalnej nie miał poczucia, że żyje w labiryncie. Wszystko było dla niego jasne, wszystkie drogi wydeptane, przestrzeń oswojona.
nie mógł zabłądzić, choćby nie mógł zabłądzić ani fizycznie, ani mentalnie. Mentalnie dlatego, że chyba, że miał jakieś problemy z mentalnością, ale mentalnie nie, ponieważ miał przewodników wszędzie, prawda? Kościół, tradycję, rodzinę. Problem, czyli pewnego rodzaju kolektywną świadomość. Ale problem labiryntu pojawił się już w społeczeństwie przemysłowym, nowoczesnym. Tyle, że ten labirynt był względnie stały. Jeśli się już go poznało, a wymagało dużo energii, żeby poznać taki labirynt. Społeczeństwo nowoczesne z bogactwem więzi, bardzo, bardzo rozbudowane w sensie socjologicznym, jeśli chodzi o różne zależności, role społeczne, status, grupy odniesienia, znaczący inni, przywództwo i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli się już te ścieżki opanowało, no to się trafiło tam, gdzie się chciało. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z labiryntem, w którym codziennie albo w każdej chwili mogą być inne ściany, inne korytarze i w innym miejscu jest to codziennie, do czego chcemy dojść. Więc to jest właśnie, i tu możemy, zbliżamy się raczej do Matrixa niż antymatrixa. Chociaż z pewnego punktu widzenia znowu pojęcie Matrixa mi nie odpowiada, ponieważ oznaczałoby przyjęcie orwellowskiej wizji społeczeństwa. Mianowicie, że w tej sieci jest jeden taki Big Brother, który śledzi nasze ruchy i nie możemy znaleźć żadnej niszy, do której możemy się schronić. Więc jeśli byłaby to jakaś odmiana Matrixa, to raczej w sensie Huxleyowskim, mianowicie, że nie jest to żaden Big Brother, tylko jesteśmy my sami tym Matrixem, ponieważ tworzymy ten, budujemy tego Matrixa. Nikt nas nie represjonuje, ale mamy budowane w siebie algorytmy. Według tych algorytmów postępujemy. Nasze zachowania są przewidywalne. Ale znowu, jeśli są przewidywalne, to znaczy, że świat nie powinien być systemem złożonym, a jest systemem chaotycznym. Jeśli byśmy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy mamy szansę na stworzenie tego paradygmatu, to musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaka to jest przestrzeń. Czy to jest nowa przestrzeń społeczna? Wiadomo, że klasyczna socjologia rozróżnia cztery takie przestrzenie z grubsza biorąc, w których wszyscy uczestniczymy, chociaż one pojawiły się historycznie, to znaczy najpierw były przede wszystkim system pokrewieństwa, więzi klanowo-trybalne. Rządziła nimi zasada takiej właśnie plemiennej solidarności, która później stworzyła narody, nie narody, a grupy etniczne, też oparte na więziach krwi. No z czasem pojawiła się przestrzeń hierarchii, czyli sformalizowanych więzi, które charakteryzowały państwa, imperia i tak dalej, i tak dalej. Nowoczesna biurokracja i tak dalej. Gdzie rządzi zasada przymusu. No i wreszcie przestrzeń konkurencji, czyli przestrzeń rynku, bardzo ważna, gdzie ludzie grają inne role, są aktorami naturalnie, ale już trochę właśnie w innej przestrzeni, w innych rolach. No i dzisiaj się mówi, że oto pojawia się ta przestrzeń sieciowa, która jest oparta na zasadzie kooperacji. No? I że co więcej, tu się snuje pewne pozytywne wizje, że dzięki tym technologiom, które powodują ekspansję sieci, rodzi się nowe społeczeństwo oparte na innej zasadzie konstrukcyjnej i w ten sposób technologie informacyjne spłacą dług kulturze zaciągnięty w czasie, kiedy technika człowieka raczej degradowała, przed technika nowoczesna. Tymczasem myślę, że tak nie jest, że jeśli się wydzieli nową przestrzeń społeczną, na której będzie się chciało budować paradygmat, to jest droga prowadząca w ślepy zaułek. Trzeba po prostu przyjąć, że nasza lepsza znajomość sieci, a jednocześnie ich ekspansja, ona po prostu zmienia te pozostałe przestrzenie. Najwyraźniej to widać w świecie hierarchii, prawda?
gdzie oprócz hierarchii jest cała gęsta tkanina najróżniejszych więzi, kontaktów, komunikacji itd., które zmieniają oblicze danej przestrzeni. Profesor Maszkiewicz mówił o systemach. Otóż na ile dotychczasowe teorie systemów są przydatne do badania systemów złożonych, prawda? Czyli systemów nieliniowych, systemów dynamicznych. Nie? Bo jeśli przyjąć, że systemy proste to są liniowe systemy dynamiczne, gdzie znana jest struktura, znane są elementy tej struktury, wiadomo jak tymi elementami manipulować. W przypadku systemu złożonego sytuacja jest o wiele trudniejsza, ponieważ jest to blisko chaosu procesów stochastycznych, struktur dysypatywnych i czego tam jeszcze, gdzie gdzie nie da się takim systemem zarządzać, ponieważ nie jest się w stanie zrozumieć nawet emergencji, które on wytwarza, bo na gruncie logiki pierwszego rzędu nie dałoby się wyjaśnić powstania takiej emergencji. Ostatnia refleksja, taka trochę prognostyczna. Ja sobie zadałem trud przeprowadzenia ankiet w różnych środowiskach, przede wszystkim badaczy. Nie jest to badanie systematyczne, nie reprezentatywne, ale udało mi się zebrać kilkadziesiąt takich opinii. Chodziło o odpowiedź na kilkanaście pytań. Znaczy, chodziło o przybliżenie kilkunastu zmiennych, jak będzie w społeczeństwie tym przyszłości, przede wszystkim w społeczeństwie sieciowym, takim w rozumieniu Castelsa. Wyglądały pewne parametry społeczne, a więc dominujący światopogląd, dominujący pogląd na świat, na technologię, jak będzie wyglądać organizacja wytwórcza, jak będzie wyglądać kultura, czas wolny, relacje między płciami, komunikacja, środowisko naturalne, coraz bardziej zmieniane genetycznie i tak dalej. Dołączyłem do tego jeszcze wnioski wynikające z analizy najróżniejszych prognoz, czy też tych policy analysis and forecasting, co się tak z angielska nazywa. I wyszło mi, że oczywiście jedni uważają, że tak naprawdę będzie więcej kontynuacji niż zmiany, żeby się nie lękajmy się. W historii było już tyle przełomów, tyle nowych paradygmatów, ale kultura to jakoś oswajała, wytwarzała antyciała. Dzięki temu nadal żyjemy, jesteśmy gatunkiem duchowo zmienionym pewnie, ale pod wieloma względami zachowującym kontynuację i pod wieloma względami nie różnimy się od naszych przodków sprzed tysięcy lat. Jak może wyglądać ta kontynuacja? No, że na przykład to, co dzisiaj uważamy za sieci żywiołowe, niepenetrowalne i tak dalej, to kiedyś to się ułoży w swoistą taśmę elektroniczną, że sieci będą służyć do przepływów pracy, do przepływów wiedzy, tak jak to jest na zasadzie taśmy elektronicznej, taśmy mechanicznej. Ale większość jednak uważa, że zmiana będzie dominować nad ciągłością. A to oznacza, że trzeba wybrać jakiś znak wartościowania, czy to będzie pozytywne, czy negatywne. No więc tu opinie są różne. Jedni idą w kierunku raczej takiego optymizmu poznawczego, jaki reprezentuje Edwin. Mianowicie, że człowiek będzie w stanie poszerzyć sobie tę sferę wolności. Ten, który będzie tego chciał. I on w poprzedniej książce podał mnóstwo przykładów na to, że że sieć może być taką infrastrukturą dla bon société, by tak to nazwać. Może nie Arkadii, ale właśnie takiego dobrego społeczeństwa, gdzie nie będą nad nami dominować hierarchie, nie będziemy spętani solidarnością klanowo-plemienną. Będziemy przede wszystkim korzystać z owoców kooperacji.